Aktualnie w grze Brawl Stars mamy dostępnych 78 zadymiarzy. Ja sam wszystkich zadymiarzy mam już odblokowanych, ale ostatnio złapałem się na tym, że są postacie w grze, którymi w ogóle nie gram. Dzisiaj przedstawię wam top najbardziej zapomnianych zadymiarzy, którzy już nie otrzymują w ogóle miłości od graczy. Mam nadzieję, że chociaż wy, drodzy widzowie, nie zapomnicie o swoim ulubionym youtuberze Farelu i wpiszecie kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars, ponieważ Farelek ogarnął od Supercella 5 razy kod na kozacki skin do Guarda Rico. Mam dla was przygotowany 5 kodów, które możecie aktywować na swoim koncie. Jedyne co musicie zrobić, no to kliknąć pierwszy link, który znajduje się w opisie. Następnie nacisnąć przycisk wesprzyj twórcę. Albo wystarczy wejdziecie manualnie do gry Brawl Stars i wpiszecie kod Farel. Następnie napisz w komentarzu serduszko, pamiętamy o tobie, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Pierwszym zapomnianym zadymiarzem przez wszystkich jest Barley. Sam generalnie nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem przeciwko tej postaci. Barley był jednym z moich ulubionych zadymiarzy dawno, dawno temu. Postać Barley została dodana do gry w 2017 roku w czerwcu. Teraz wam też pokażę, jak wyglądają skiny do tego zadymiarza, które posiadam. Zwykły Barley, czarodziej Barley, cukiernik klonowy, czerwony czarodziej i jednorożec. Generalnie zagramy sobie jednorożcem, bo jest przepiękny. Dzisiaj mamy w rotacji map kandydaci dnia starcie duo. Sprawdźmy, czy uda nam się wygrać jakikolwiek mecz z zapomnianymi zadymiarzami. Chciałbym, moi kochani, żeby teraz każdy z was zatrzymał film i napisał w komentarzu, który zadymiarz jest przez was najbardziej zapomnianym, którym w ogóle nie gracie. Możecie nawet zrobić, jeżeli wam się chce, takie top 10, a jeżeli ktoś z innych leniuszków będzie się zgadzał z tym komentarzem, niech zostawi łapkę. Ja dawno nie grałem Barleyem, ale zobaczcie, jeszcze ją trafię? Super, Barley był spoko postacią, był to jeden z moich ulubionych trollerów. JJ-ka też pamiętam, w czasach świetności swoich Brawl Stars często gęsto grała Barleyem. Wziąłem sobie jeszcze taki Star Power, który działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy Barley rzuca, odzyskuje 300 HP. No i super, ktoś tam się już wyłożył. Okej, okay. ulti! Ładnie tam trafiłem. Tak, nawet mi się... O kurcze, przypał. Muszę się wycofać. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam, kiedy grałem przeciwko jakiemuś Barleyowi, na przykład solo showdown. Oj, nie pamiętam! A jeszcze jest kilku zadymiarzy, o których zapomniałem, więc oglądajcie film do samego końca, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić najlepszych filmów z gry Brawl Stars. No dobra, moi drogi panie, już powinieneś ich tam podjeżdżać, wjeżdżać. Dobra, tu ich zamykam, przypał, potion. Okej, jest dobrze. Nie, padam, no nie iść po tych kiłby, nawet uciekaj mi, proszę! Proszę, ale się władowałem w te miny jak taki najgorszy dzieciak. Co on robi? Pada, 3, 2, 1. Zostaw go! Jest! Wygramy to jeszcze! Ult! Podka, lecz tego Edgara. Rzucam, podka. Rzucam. Jesse mocno bije. No i właśnie. Nie dziwię się, że ta postać jest zapomniana. Lecimy dalej. Piesek Ruffs. Powiem wam tak, kiedyś był mega dobry, ponieważ jego strzały leciały, z tego co kojarzę, szybciej. Teraz lecą mega wolno i generalnie ta postać dostała za mocnego nerfa. A kiedyś lubiłem nią grać. Ruffs został dodany do gry w lutym 2021 roku. Co my mamy za mapkę? Całkiem chyba niezła. Jesteśmy w drużynie z Melody, z najnowszą postacią. Najbardziej zapomniana postać z najnowszą postacią. Takie oto duo. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Sprawdźmy, jak ten Ruffs strzela. No nawet dosyć szybko. Czy to był Barley? Czy mi się wydawało, czy my pokonaliśmy Barleya? My gramy przeciwko najbardziej zapomnianym postaciom? Uwaga, zrzucamy tutaj odznakę. Jeszcze meteoryt zrzuciłem. Ja totalnie zapomniałem, że kiedy zrzucimy ulta, zobaczcie jak ona czyści, ja nic nie zrobiłem jeszcze. Dobra, sprawdźmy tutaj, zapomniałem w ogóle, że jak zrzucimy ulta, to możemy podnieść tarczę, która nas wzmacnia. Okej, wielkie starcie. Pokonam chociaż kogoś troszkę. Jest dag! Ej, dobra, mocno bije. Halo, kolejny strzał, leży! Panie kiełbasa, proszę, bombica jeszcze. O, ult, jeszcze raz i bomba. Nie trafiam. Melody, jedzie z nim. A, ult, patrzcie, trafię go, nie trafię. Leży. No właśnie. I widzicie, jak to jest. Zrobiłem 2 fragi, ona 4. Szczerze powiem wam, że Barleyem mi się przyjemniej grało. Lecimy dalej. Jeszcze szybki opening, epicki i...
Emotka do bóla, nieźle. Jak to joystick mówi, starszy dziadzio z wąsem. Czy jakoś tak. Moi drodzy państwo, Gale. Postać, która kiedyś była często grana na przykład w zbiorach klejnotów, teraz troszeczkę rzadziej ją widuję. Przetestujmy starego dziadka z wąsem. Gale został dodany do gry w czerwcu 2020 roku. 2020 rok. Bardzo dawno temu. Okej, mamy fajny tutaj spocik ze skrzyneczkami. Ale ja bym chciał się postrzelać, a nie zbierać kuby. Moja nani niech zbiera. Dobra, dostała. Dostała. Małpa, małpa, ale i wyczułem ulta! No i leżę. Jednak mogłem się tak nie pchać, bo kokos chyba tego raczej nie wygra. 10 sekund zostało. Dawaj kokos, jeszcze jesteśmy w stanie to ugrać. Poco 10? To ciekawostka. Dobra, ja tam wjeżdżam. Ich trochę pobijać, żeby mieć ulta. Dobra. Dawaj dziadzia, jedziesz. Teraz opór, 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 opór. Zamrażamy, zamrażamy, zamrażamy. Do spodu, do spodu, do spodu. Moje, 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 kozak. Dobra. Porobieni, porobieni, porobieni. Zamrażamy, zamrażamy gościa. Listwa. Wow. Ja muszę chyba zacząć na nowo grać Galem. Serio, to jest naprawdę spoko postać. Już zapomniałem, jak nią się fajnie gra. Siema, małpa. Poko, poko w podskokach. Bomba, bomba, bomba. Leży. Idzie małpiatka. A gdzie ten chłop drugi? Jego kumpel. Tutaj! Wiedziałem, że tu jesteś! Odejdź! I bomba w oko! Nie no. Siwy dziadek z wąsem. Mocny zadymiarz. Okej. Okay. Ja chciałem, żeby ta małpa we mnie... Aha, małpy już nie ma. Chciałem, żeby wskoczyła. Na niej ma 21. Przecież ona jest na... Na pierdnięcie. Bomba! I... Dostaję. Okej! Okay. Czyli póki co, Gale wysuwa się na prowadzenie. Spoko postać. Ach, moi kochani, Gaz. Wiem, że go mogliście nie poznać, mam taki fajny skinek do niego. Harcerz Gaz i balanowa Sally. Kupiłem ją dlatego, że jest fajna, a wszystkie z kolekcji Brown Friends skiny zbieram. Spójrzcie, jaka fajna maskotka. Balonik dmuchany. Taki piesek Spike bym go nazwał. Postać przeze mnie zapomniana totalnie. W ogóle nim nie gram. Został dodany do gry we wrześniu 2022 roku. No okej, jesteśmy z Samem w drużynie, chyba tak. To jest Sam. I zobaczymy, co ta postać potrafi. Po ile bije? 1900, okej. Strzelamy balonikiem. Mamy też tutaj Asha Krampusa. Okej, Larry and Lavry. Odejdź, 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 odejdź. Nie bij, nie bij, nie bij. No i padam. Nie potrafię grać kompletnie tą postacią. Ale i tak się tam wcisnąłem w ogień krzyżowy, więc był przypał. No dobra, 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 dwie sekundy, stary, wytrzymaj, dobrze, jazda. Let's go, let's go. Więcej HP, więcej HP, więcej HP, tak jest. Dobra, dostał. Podnosimy, Larry Lavry, dobra, podnosimy. Strzał. Uciekam. Dobra, udało się jeszcze zrespić ziomka, kozak. Jak mnie przyciągnie Jean. Dobra, raz, dwa, trzy. Porób tego Lavry'ego! Leży! Ja muszę uciekać, bo jest przypał totalny, widzowie. Mam nadzieję, że nikogo tutaj w krzakach nie ma. Jean, dostajesz bombę! A! Jeszcze ją przyciągnął! Dobra, muszę dać ulta, bo jest małpa. Trzy, dwa, jeden i małpę w krzakach. Bomba. Nie trafiła mnie małpa dwa razy? Ciekawostka. Czy trafię małpę? Nie trafiam. Szczury poleciały, gdzie jest małpa? Ucieka. Nie trafią małpy. Wielkie starcie, małpa pewnie została. Krampus, Krampus, aż! Dobra, muszę go trafić. Przypał, przypał, przypał. Nie trafił. Nie wierzę w to. Dopadł mnie, no dobra. Meczyk całkiem spoko. Ale Gaz nie jest spoko postacią. Super cel, zróbcie coś z nim. Ulepszcie. Bo skinek fajny, ale postać do bani. Kiedyś moją ulubioną postacią była Bee. Jak nie była tak znerfiona jak teraz, w sumie dawno nią nie grałem i nie pamiętam, czy ona dalej jest znerfiona. Mam do niej bardzo fajne skinki. Neko Bee, Złota Neko Bee, Mega Chrząszcz Bee, Biedronka Bee, Arcywróg Bee, ale zagramy sobie złotą, ponieważ ona jest najbardziej widowiskowa. Czy pamiętacie, moi kochani, co robiliście w grudniu po południu 2019 roku? Wtedy właśnie do gry została dodana Bee. Ja nie pamiętam, co robiłem, ale stawiam, że nagrywałem odcinki z Brawl Stars na kanał, żeby móc pojechać do rodziny na święta. Prawdopodobnie tak było. Let's go explore! Zrobili, jak Bee powiedziała. Jedziemy! Wow, 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 tam jakaś guma od Bee. O kurczę, Colt, Colt 7. Taki groźny. Moje, 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 moje. Bee. Bee, bye bye!
Nie trafię jej. Nie ma opcji, żebym jej trafił, grając B na takim speedzie. Dobra, trafiłem jednak raz. Trafiłem dwa. Pszczółki. O kurde, przypał. Edgar. Edgar, jeszcze go zamrażę, zamrożę, bomba. Leżysz? Leszczu? BB 11. Zatrzymuję ją. Nie trafiam! Leży Eve! Dawaj ją! Muszę mieć naładowane ammo. Zapomniałem, że BB ma tylko jedno ammo. No i dobra, przypał. Dobijam ją! Let's go! Wygramy to! Wygramy to! Tak jest i na blisko! Let's go! Beautiful game! Ale porobieni! Dobra! Nie sądziłem, że wygram B. Mówiłem wam, że jest to moja ulubienica. B to mój top ulubiony, zapomniany zadymiarz. Pamiętacie tego słodkiego gościa? To jest Daryl. Postać, którą bardzo dawno nie grałem. Został dodany do gry w grudniu 2017 roku. Jest to postać, która posiada naprawdę sporo skinków. I ja też posiadam te skinki. Zobaczcie, jeszcze jest Mega Box Daryl, Kaskader Daryl, Skrzynka Omega Daryl. Ale zagramy sobie klasycznym Mega Boxem. Przypomnijmy sobie te czasy Mega Boxów. Lecimy. Daryl, czyli postać, którą wystarczy grać, aby naładować ulta. Nic nie musimy robić, sam nam się nabija pasek ultimate ataku, więc fajnie by było to wykorzystać. O kurczę, gadżet użyłem niechcący. Wskoczyć tutaj na środek i czekać na oponentów, bo jesteśmy w drużynie z Rico. Dobra, rozjeżdżam, 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 padam! No i jak widzicie, ta postać sobie totalnie nie radzi. Zagrajmy jeszcze raz. Darylowi dajemy szansę, ponieważ ten meczek był mega szybki, no i nie udało się wygrać. Mamy tutaj w drużynie Piper. Nie wiem, co myśleć o tym zadymiarzu, ponieważ jest to zadymiarz, który powinien sobie bardzo dobrze radzić, atakując na blisko. On sobie bardzo średnio radzi. Od El Primo dostanie na dziurę, od Edgara dostanie na dziurę na pewno, bo Edgar się leczy jak bije. Od Bulla tym bardziej dostanie na dziurę, bo Bull ma jedną pompę, z której strzela, a Daryl ma dwie takie dubeltóweczki. Wjeżdżamy na środek, może tutaj coś faktycznie zamieszamy. Uwaga. Uciekam! No i właśnie, jak widzicie, ta postać nic nie potrafi. W ogóle jest nieatrakcyjna, jeżeli chodzi o grę. On faktycznie tylko szybko się przemieszcza, ale nawet na Brawlbola bym nie chciał go brać, żeby nim grać, no. Spójrzcie na ten gadżet. Strzela w koło. Bez sensu. Po co? Jak gramy na przykład napad, to i tak on tymi wszystkimi strzałami nie uderzy w save. Totalny bezsens. Dobra, zagrajmy. O! 10 power cubesów, to ta Piperka tutaj więcej zrobi niż ten Daryl. Ale poczekaj, Piper, może jeszcze nam się uda wygrać ten daremny mecz, daremną postacią, jaką jest pan Daryl. Chociaż skinki do niego są pyszne, ale postać jest nędzna. Dobra, rozjeżdżamy. Dojeżdżamy, jeszcze z gadżeta. Dojazd, 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 dojazd. Ucieka, 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 ucieka. Panie, idź pan. Pan P, szeregowy Kowalski. Lodzie miodzie, panowie, meldujemy się. Moi drodzy państwo, bardzo fajny pingwinek. Postać, którą lubię. Na przykład ten skin, pan Mucha, jest mega dziwny. Ale najlepszym chyba skinkiem do niego jest Hrabia Pengula. Dokładnie tak, Hrabia Pengula jest kozackim skinem do pana P. Postać, która kiedyś robiła mega pogrom w Brawl Stars. Jakie wyniki się kręciło na Gemgrabie tą postacią, to mówię wam, albo na nagrodzie. Nie miał z nim nikt szans. Luty 2020 rok, wtedy pan P został dodany do gry. I mamy zarąbisty spot, oby się udało wygrać. Zostawcie łapeczkę w górę, widzowie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Będę mega wdzięczny. Bayron, 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 Bayron. Dobra, jest git, dobra, przeżyliśmy. Już myślałem, że będzie przypał, ale póki co jest klasunia. Mamy 11 power cubesów, jestem w drużynie z Leonem. I pamiętajcie, moi drodzy państwo, żebyście subskrybowali kanał, aby być na bieżąco. Pan Leon, niech się uleczy. I wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Nani, tak mi sprzedała plombę! Ja chcę coś zabić, zostaw moja! O kurcze, o kurcze, o kurcze! Janet dostaje skrzynką na banie. I kończymy balet. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli lubicie takie serie, łapka w górę, subuj na kanale. Pamiętajcie o kodzie Farl w sklepie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, widzowie. Pa, pa!